Witam, Bogusz Kasowski, Surowcowe Info 10 czerwca. Tak jak obiecywałem w programie 2 czerwca, dzisiaj druga część rozmowy z Krzysztofem Abramowiczem. Chcę to opublikować, ponieważ uważam to za bardzo wartościowy materiał, tak więc bardzo serdecznie zapraszam do oglądania. Krzysztofa już przedstawiać nie będę, więc od razu po intro wchodzimy dalej, a pamiętajcie, że pole komentarzy, łapka w górę, subskrypcja, udostępnij, to są przyciski dla Was na pod moimi filmikami, tak więc bardzo serdecznie zachęcam do korzystania z nich i oczywiście nie przedłużając już zapraszam na drugą część mojej rozmowy z Krzysztofem Abramowiczem o sytuacji rynkowej, o rynkach, o kwestiach też właśnie surowcowych, ponieważ no jakby na to nie patrzeć, surowce są w każdym jednym produkcie, który mamy wokół siebie, więc jest tutaj naprawdę bardzo dużo kwestii, które można poruszyć, dlatego też ta rozmowa tyle zapewne trwała. I dlatego dziś druga część, na którą serdecznie zapraszam. Pewnie. Więc natomiast też właśnie byśmy, myślę, że moglibyśmy sobie, słuchaj, zamienić właśnie dwa słowa na temat tutaj kwestii właśnie żywnościowych, stricte surowcowych. Tutaj no, tak naprawdę wszystko, o czym mówiliśmy, i tak dotyka tego tematu surowcowego, bo jednak te surowce są we wszystkim. No, ropa oczywiście na sam koniec. Pozwolisz sekundkę, będę mniej mówił, ja zobaczę, gdzie ja sobie zgrałem, sobie zeskrapowałem ceny surowców i zrobiłem taki rysunek, żebym sobie widział ten... ich ceny. Jasne. Bo no, ta sytuacja jednak Ukraina dość mocno wpływa nam na zwłaszcza kwestie rolne. Tak? Rosja też jest dostawcą bardzo wielu podzespołów, surowców nieprzetworzonych, jak i tych w podstawowej formie przetworzonych, jak chociażby wspomniane aluminium. Więc no, powiem szczerze, że to jest bardzo ciekawa sytuacja z punktu widzenia rynkowego. Jeśli chodzi o sam rynek, tak jak ja patrzę na ceny, bo te w sumie mi wyskakują, to na metalach już widać jakąś tam korektę, na zinku, na cynku zwłaszcza. Tylko wiesz, ta korekta też troszkę wynika z obaw o spadek popytu w Chinach plus podnoszenie stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych. Jeszcze jest jedna sprawa, cynk jest teraz, widzę, trochę ponad 300 dolarów, to ma trochę inne wykreślenie za brokera, żeby był ładny. A w zeszłym roku to było 150 dolarów, więc jest też trochę inna sytuacja, nie? Mm-hmm. No też, wiesz, na węglu też mamy dostawy po ponad 400 dolarów, jeżeli chodzi o energetyczne, bo przecież oczywiście Rosja znowu FOPA. 400 dolarów w tej chwili? Węgiel po 400 dolarów. Jezus, ja pamiętam, jak parę lat temu to było po 60. Oni z 200, jak zaczęła się wojna, z 200 wybili na 400 i teraz czytałem raport, że Australia wysyła spotowe po 440. Więc tamten Newcastle. Więc powiem szczerze, że to są bardzo wysokie ceny, jeżeli chodzi o węgiel, bo pomijając oczywiście fakt kosztów, nie, ale sam fakt, że w tym otoczeniu politycznym, który mówi nam przecież o odchodzeniu od węgla, tak wysokie ceny węgla, którego spalanie nam rośnie. Też przecież G7 teraz ostatnio dyskutowało, że nie może dopuścić, żeby wojna na Ukrainie wstrzymała cele klimatyczne. Bo też się pojawiają takie głosy, że trzeba przejść na wrócić do węgla chwilowo, żeby odciąć Rosję od dochodów z energetycznych, nie? Żeby zastąpić rosyjski gaz zwłaszcza, nie? Jak ja tu widzę, to większość tych surowców, no mówię, metale jakąś tam korektę teraz mają, ale to naprawdę prawie wszystko jest. Heating oil jest bardzo wysoko, gasoline jest bardzo wysoko, widzę. Cattle, koko. W przypadku heating oil, podobnie jak z olejem napędowym, to mamy kwestię tego, że mamy najniższe od 2008 w Europie i w Singapurze zapasy, a w Stanach Zjednoczonych, nie, przepraszam, w Europie i w Stanach Zjednoczonych najniższe od 2008, w Singapurze od 2006 roku. Dobra, mamy ten wykres cynku, o którym wspominałeś. Tak, sekundka jest. Bo nie wszystkie te dane, wiesz, są najaktualniejsze, widzę, bo jeszcze nie zostało tak, jak ja chciałem.
Ale widzisz, cynk na przykład zjechał do linii trendu i się odbił. W Polsce na cynku, nie chcę się skłamać, ale chyba Stal Profi bardzo duże ma część dochodów. Więc oni teraz tam mają dość dobre wyniki. A większość w ogóle metali ma teraz tak, że sobie szło w trendzie wzrostowym. Pik na wojnę, zjazd do dołu i odbicie. Tylko, że popatrz, jakie to są też kwoty, nie? Tam było do jakby na 2000, a w tej chwili jest 3,5, tak? No tak. No, z takimi poziomami powyżej 4, takie najbardziej w zasięgu już cały czas na tym cynku, więc... Tak, tak, tak. Zresztą bardziej mówię, wiesz, z perspektywy też no, płacenia ogólnie za to, bo tam na czymś takim to nie wiem, czy w ogóle ktokolwiek w Polsce gra poza tobą, ale firmy dla nich to są realne sprawy, tak? Po ile futuresy sobie wykupią na to. No tak, no bo też są też ceny, po których oni najczęściej kupują, a biorąc pod uwagę, że w przypadku bardzo wielu towarów mamy problemy logistyczne, w bardzo przypadku wielu surowców, no to jest kwestia jeszcze nawet płacenia ceny z kontraktu plus premia, nie? Tak. To wcale nie oznacza, że firmy kupują po takiej cenie, tylko bardzo często kupują jeszcze po wyższej, tak? No na pszenicy to ten pik też jest... A to jest podwójny szczyt i popatrz, że też te obawy, powiedzmy, które pojawiają się w lato, to nam zobaczymy, ile Ukraina wyeksportuje, ale pszenica jest strasznie droga i nawet gdzieś widziałem analizę, że do 2000 może dojść. No to będzie oznaczało 50 milionów ofiar w Afryce, na Bliskim Wschodzie. No tak, i prawdopodobnie kolejną rundę arabskiej wiosny, nie? A już jest. Jak popatrzysz na przykład, co się dzieje w tej chwili w Sudanie, to tam są non stop rozruby, tak? I w paru innych afrykańskich krajach. Tylko, że w Europie mało rozmawiamy na takie tematy, bo kogo to tam obchodzi, ale w Europie, ale ja no nie wiem, jest na przykład mniejsza diaspora muzułmańska i tacy, którzy arabskim się posługują, to widzą, co tam się dzieje. To już nie jest za psa. Liban zbankrutował od tego przecież. No tak, 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 no bo czy oni tam też było stracili ten swój magazyn, nie? Ale to może być skończyć wojnę domową i tyle. No tu na pszenicy to jest właśnie dokładnie pytanie, znaczy tak, o zasiewy mówią, że jest o 30% mniej. Jest problem z paliwem, żeby to nawozić i później zebrać na chwilę obecną, więc... India po 40 stopni temperatury. Tak, Indie to jest oczywiście ten zakaz eksportu indyjski, to też jest przecież bardzo potężny cios. Mamy opóźnienia zasiewów w Stanach Zjednoczonych, a jakość pszenicy... No też niektóre kraje jak Indonezja na przykład się wahają, żeby w ogóle zakazać wypuszczania, bo w Indonezji najpierw dali ban na olej palmowy chyba, czy tak. Kwestek palmy, potem cofnięto, wskoczyło to, ale dalej się gada o jakichś kontyngentach eksportowych, więc mi się wydaje, że wiele krajów... Oni w Indonezji narzucili sprzedaż pewnej ilości na lokalnym rynku, żeby obniżyć ceny. Więc dopiero jak firma sprzeda odpowiednią ilość na lokalny rynek, to może wyeksportować. A, w ten sposób zrobili, tak, taki kontyngent tak. Na rynek wewnętrzny. No to tak, powiedzmy tak. Rozwiązanie kompromisowe, tak? No, wymusza pewne pierwszeństwo dla rynku lokalnego, co jest powiedziałbym logicznym sposobem, nie? Ale też no, ale wiesz, w Stanach Indonezja. Zjednoczonych ta jakość pszenicy o zimę i ostatnio nam przecież spadła o ponad 16%. 16%. Ale to jest jedna rzecz. Ludzie sobie w Europie nie zdają do końca sprawy ze skali w Indonezji. Nie wiem dokładnie, samej Indonezji ile mieszka, ale tam Borneo, Malaje, Papua i tak dalej, tam jest około 300 milionów ludzi. Filipiny to setki. A z Afryka Wschodnia, tam Tanzania, Uganda. Uganda, kraj mniejszy od Polski, miał mniej ludzi niż Polska za komuny, teraz ma 68 milionów. Są naprawdę takie ilości, że to są gigantyczne skale. Więc się nie dziwię, że w Indonezji tak zakazują, nie? Ryżu nie brakuje. Ponoć w Indiach mają olbrzymie zapasy ryżu i na przykład dla ryżu nie będą nic tam. Mam ryż. Ale cena ryżu rośnie. Zobacz. No, natomiast nie jest tak wysoko, jak widzisz, ten spike covidowy mieliśmy, nie? Na ryżu. No. Bo była kwestia mocnych obaw też tam na tym ryżu związanych z dostępnością, bo nie było komu zbierać. Aha. No 50% to też nie jest, no bo wzrost pół roku, nie? No, no. Tutaj absolutnie, natomiast Indie mają dużo i na przykład ryżu nie będą zakazywać eksportu. Co tutaj w aktualnościach z 30 maja można znaleźć tą informację w surowcowych info.
Gratulacje. Na co wnętrz tam byłem? Wheat był. Tak. Cukier przy szczytach widzę dwuletnich. Tak, cukier jest przy szczytach, natomiast tutaj jest mocno napędzany przez kwestie związane z etanolem w Brazylii. Teraz, jeżeli nie wiem, czy to słyszałeś na przykład, że Bolsonaro, jak przyszła prezes Petrobrasu, przyszedł i powiedział, że zabraknie oleju napędowego, jeżeli będą sprzedawać poniżej cen rynkowych w Brazylii na koniec tego roku, w trzecim kwartale już może zabraknąć oleju napędowego, czyli no, rolnictwo siądzie, no to Bolsonaro wziął i gościa zwolnił. Generalnie... Mówi się, że cały zarząd wymieni na kogoś, kto będzie bardziej w politykę rządu prowadził w spółkę. No fajnie. No generalnie... Więc tutaj dla cukru jest to tyle dobra wiadomość, że jak obniżą trochę ceny paliw w Brazylii, spadnie cena etanolu, więc jest szansa, że będą więcej cukru produkować. Etanol tutaj też gdzieś mam, no i jego ceny. Pamiętam, że mi mignęło. Ja generalnie troszeczkę też tak patrzę w ten sposób, że mam informacje o tym, albo właśnie takie takich danych, co mi moje skrypty wyrzucą, albo ze sprawozdań spółek. Ja aż tak na bieżąco nie widzę, chyba że coś naprawdę wyskoczy, to wtedy wiem. No w Rosji miałem problem z cukrem i tam Stawropol nie chciał go eksportować, to gubernator się buntował 2 miesiące, ale w końcu go Putin uspokoił, nie? A to też nie do pomyślenia było pół roku temu, przecież pół roku temu ten gość by skończył furą w łbie. A teraz się stawia. Tak, no tutaj jest ta kwestia, myślę, trochę się to nastawienie zmienia w Rosji wobec Putina. Zresztą Putin no też wie, że nie może sobie zrobić zbyt wielu wrogów wewnętrznych, nie? Słabnie. Soja widzę na szczytach, ale to nie do końca związane będzie z wojną. Nie, chociaż tutaj oczywiście mówi się, że nawet w kontekście olejów jadalnych to soja jest wciąż tania. Olej sojowy, nie? Natomiast no oczywiście nie jest zamiennikiem. Ale zobacz, mimo tych szczytów, w tej chwili się mówi, że będziemy mieli pierwszy rok spadku konsumpcji oleju jadalnego w Chinach. I to będzie spadek konsumpcji rzędu 8, czy nawet ponad 8% rok do roku. I to jest pierwszy w XXI wieku spadek konsumpcji przez blokady covidowe. Wcześniej nawet te blokady covidowe nie powodowały spadku konsumpcji olejów jadalnych, bo jednak ludzie mocno zamawiali jedzenie i tak dalej. Teraz restauracje mają pustki, nie mają nawet zamówień specjalnie. To Chiny, Jezus Maria. Ja miałem trochę okazji, spadek spożycia oleju jadalnego w Chinach to będzie duży problem dla globalnych rynków, znaczy problem dla utrzymania tych wysokich cen i to w jaki sposób też równoważy oczywiście brak tego oleju słonecznikowego z Ukrainy i Rosji. Banki centralne zadowolone, bo mogą trochę zmienić koszyk. Tak, ale wiesz, ale chodzi mi o to, że zobacz, mimo takiej informacji, która jest no sporym rynkiem, to wciąż mamy bardzo wysoką cenę tej soi, nie? No mówię, surowce są dość słabo. A w Polsce, nie, w Polsce nie mamy jakoś przedsiębiorstw, które się zajmują jakoś specjalnie soją, nie? Nie, w ogóle z olejowych rzeczy mieliśmy, to już się nie ma na giełdzie Kruszwice tylko. No i te słonecznikowe z Ukrainy, ale to jest inna historia, bo no tam po prostu coś na miejscu robimy, a taka co przetwarzała typowo oleje, to była Kruszwica. No a Kujawski jest, należy do Bungie, nie? Bungie. No tak. No Bungie zdjęło ich z giełdy. Tak. No i mają nad tym kontrolę. No oni są u siebie na giełdzie, nie? W Stanach. Więc natomiast samym olejem to my w Polsce nie mamy tak. No tak, bo my fajne dywidendy płaci. Jasne. No tutaj masz, widzę, mączkę odpaliłeś, czyli paszówkę. Też, no tutaj też są pewne wzrosty, ale wcale nie odbiegałem jakoś specjalnie od tych ruchów z końcówki pierwszego roku pandemii. No faktycznie. Więc tutaj mączka raczej się nie zmienia, wręcz no te ceny są dość wysoko nadal, no bo jednak to razem z kukurydzą. Ale koło 400, popatrz, no faktycznie koło półtorej roku cena fluktuuje, nie? No plus minus 25%, nie? No tak. No to był należy. Natomiast jak spojrzysz też na kukurydzę w kontekście też paszowym, no bo mączka też jest paszowa, no to kukurydza jest bardzo wysoko. Ale Ukraina chyba była największym producentem światowym. Tak. Albo jeden z czołowych. Tak. Ukraina też za kukurydzę bardzo dużo odpowiada, nie? Wiesz, powiem ci, że tak jak czytam te wiadomości, które tak naprawdę są dość pozytywne z Ukrainy,
mówiąc o tym, że tych zasiewów jest tam 30%, a jał tylko mniej, biorąc pod uwagę Ale tak. mówię, to jest cały czas kwestia, że zobaczymy we wrześniu, czy Ruscy pozwolą to wyeksportować, no bo na razie Ruscy, no kończą się podobno rakiety ruskie, no ale nadal uderzają w węzły drogowe, utrudniają, no nic nie wypłynie statkami na razie, no to jest ciężka sprawa, tak? Znaczy ja jeszcze tutaj bym spojrzał, słuchaj, że póki trwa konflikt, to tak naprawdę nie wiadomo, jakie będą straty w wyniku konfliktu samego w sobie. No tak. Bo to przecież, wiesz, robisz nalot na Kijów, tak? No ale jak ci spadnie rakieta na jedno pole, no to też tam wysadzi ileś, nie? A to jest jeszcze jedna sprawa, na przykład, nie wiem, na północno-wschodniej Ukrainie, gdzie Ruscy byli na początku operacji, zaminowali bardzo dużo i teraz to Ukraińcy muszą rozminowywać. To się zgadza, a i też do tego jeszcze jest kwestia tego, że jak są ostrzelane artyleryjsko te pola, no to tych lejów też nie zasypiesz od tak. Tak, plus jeszcze mówię, Ruscy duże silosy zboża bombardują. No i mówi się, że dostępność, jeżeli chodzi o wolnych przestrzeni magazynowych, będzie o co najmniej 40% niższa na początku zbiorów pszenicy ozimej w lipcu. Ale to poważnie jedna rzecz. Ile Ukraina ma rocznie, powiedzmy, zbierania pszenicy? W liczbach w tych? No, w tonach i milionach ton. Ile tego Tak, tam jest? tak. W tych milionach ton, poczekaj. 136 mają Chiny. Indie Aha. miały z koło setki. Ukraina się chyba nie łapie w ten pierwszy, w tą pierwszą trójkę, to na pewno. Natomiast, kurczę, teraz tak na szybko tej liczby A to ci... trzecia pozycja ile tam ma? Trzecia to chyba jest Rosja, wiesz? Aha. No Więc... Rosja nie wyeksportuje, to mówię wprost. Znaczy Rosja eksportuje póki co, Afryka kupuje od Rosji. Ale to wiesz, Ruscy tak zamykali, że nie wiem, euroazjatyckie linie gospodarcze blokowali, zrobili limity. No nie wiadomo właśnie, mi się wydaje, że Rosja będzie hamować się eksport. Ukraina jest chyba w top 5 czy w top 6. To no na pewno, zobaczmy. ale teraz właśnie konkretna liczba jaka jest, to kurczę. Ale to około, nie potrzebuje dokładnej rzeczy. Tak. Może Wolfram Alpha wpisz, to wyskoczy. Też właśnie. Na razie w tym, w maju mówią, że wyeksportuje Ukraina, to mówił ich jakiś dziennikarz Reutera, 1,5 miliona ton tylko. Bardzo mało. Natomiast tak, 16 milionów to 17 milionów ton było przed wojną wyeksportowanych. 16 milionów. No masz 38 w magazynach, no to będzie problem, bo najpierw musisz tych magazynów wybrać. Ja mam, że 46 milionów do 406. No, ale więc faktycznie ty nie 18 jesteś... było, ale faktycznie 18 było pszenicy, no. No to widzisz, no najpierw muszą te 30, magazyny. Znaczy oni 30 milionów rocznie chyba, czy 35 zbierają, więc chyba bliżej 30. Aż wysłałem ci, ile tam jest. Więc ten, więc no sam widzisz, najpierw muszą wyeksportować i jak nie, no po milionie do nawet 5 milionów, to jest za mało, no to będzie pchanie ceny. Tak, znaczy z kukurydzą jest o tyle zaskakujące, że ostatnie raporty USDA w przypadku pszenicy mówiły, że będziemy mieli popyt będzie przewyższał podaż, więc będziemy musieli doić zapasy. W przypadku kukurydzy było odwrotnie na przykład. No to fajnie. Ale jak po wykresie tego nie widać, nie? Jedyne pocieszenie jest takie z kukurydzą, takie marne, że to jest rośnie na C4, więc ona generalnie w bardziej suchym, ciepłym klimacie potrafi rosnąć. Ale wymaga więcej nawożenia na przykład niż soja. A z nawozami przecież też jest kiepska sytuacja. O, Ruscy tak, zadbali. Tak. Wrócimy. To było. Bawełna widzę, ale to też nie wiem na ile to jest związane z wojną. Nie, bawełna tutaj to są czynniki już bardziej pomiędzy Indiami i Stanami Zjednoczonymi, trochę Turcja. To są czynniki już takie inne. Kukurydza była.
Kawa też ma mieć spadek zapotrzebowania na kawę o 50% na Ukrainie, 25% na A to Rosji. jest w ogóle za załamany, zauważ. Więc faktycznie to może już się uspokoić, to nie? Natomiast jest kwestia tego, jak będzie wyglądały faktyczne zbiory tej kawy, bo jeszcze tak naprawdę, powiem szczerze, nigdzie nie widziałem oceny jakości kawy na zbiory w tym sezonie po tych ubiegłorocznych przymrozkach w Brazylii. Zapytaj Michała, on zbierał dane o kawy bardzo dokładne, może on będzie w stanie coś ci powiedzieć. Jasne. Bo on tam nawet meteorologiczne dane zbierał, jak to się koreluje ze zbiorami. Kakao to jest zupełnie oderwane. Wiem. Widzisz, w konsolidacji tkwi jak ten, no, tin masz. Tak. Następny. Tin to jest cynk chyba, nie? Tak. No chyba jedyny metal, który zaczął mocno koreścić. No ale też, no kurde, no 100% poszedł półtora roku. Co oczekiwać? No przez pandemię. Srebro w boczniaku, ryż był, platyna w boczniaku na szczęście. Jakie na szczęście, mam pozycję w platynie. Palad widzę, też był pik, się uspokoił. Tak, z Paladem A jest, czemu ale właśnie z Paladem tak się na przykład ci z EPA się wypowiedzieli, że produkcji rosyjskie w 5 lat nie odtworzą. Nie zastąpią. Aha. Więc oni wprost mówią, że jak za 5 lat się uda zastąpić rosyjską produkcję z innych źródeł, to będzie sukces. A to też kwestia taka, mówię, no, oby wojna tyle nie potrwała, bo tutaj też jest scenariusz, jak ta wojna w ogóle się zakończy, tak? No. 5 lat to dużo. O widzisz, też jest taka sprawa, to możesz sobie potem dograć, że to jest scenariusz zakończenia wojny, bo zobacz. W tej chwili Amerykanom głównie zależy na tym, żeby Rosję rozwalić dość mocno, nie? Ale to jest ryzyko takie, że jeśli ona się nie rozpadnie, no to, znaczy jak się rozpadnie, to wzmocni Chiny, a jak się nie rozpadnie, zostanie ich wasalem przy obecnych sankcjach, tak? I to naprawdę ludzie sobie nie zdają sprawy z skali, jakie Chiny dają warunki Rosji. Na przykład za użycie karty kredytowej płaci 3-7% w juanach w Rosji. 3-7%, wyobrażasz sobie to? No, spora prowizja. To jest gigantyczna prowizja. W ogóle nie widziana, no nie wiem, chyba jakieś parabanki takie mają za karty. Albo nie wiem, jak jakiś głupi, nieogarnięty turysta wypłaci z przewalutowaniem podwójnym. Ale wracając. Jeśli. Bo dla nas najlepiej dla Polski by było tak, jeśli by Putin dalej sobie pożył, najlepiej zdycha jeszcze. Rosja wykrwawiła się totalnie na Ukrainie militarnie, żeby nie był w stanie nic zrobić. Była osaczona sankcjami i potem by zostało to rozwalone. Ale jeśli to jakoś poszedłby w szybki reset, czy Ukraina by nie wytrzymała tej wojny, no to zaczyna być problem, bo liczę, że z punktu widzenia USA, ja nie przypadam za geopolityką, ale jakby patrzeć na mapę Chin, tak na globusie, no to Rosja jest kluczowa. No, jeśli Amerykanie pociągnęli Rosję na swoją stronę, to by inaczej wyglądało i ten numer już był przecież w latach 90., tak? Że dla Breżniewa zaczęły się sankcje z powstaniem wojennym. Potem przyszedł Gorbaczow, dogadał się, Reagan go docisnął, potem z Busha się dogadał i Ameryka uratowała kroplówką Rosję przed rozpadem w latach 90., tak? Bo w budżecie kasy nie było. No tak. No właśnie. Więc tutaj jest ciężko mówić, jak to będzie dalej. Ale no, scenariusze są takie dosyć ciężkie. Chociaż Polska na tym raczej skorzysta. No, dobra, sorry za off-topic. Nie, słuchaj, to jest, wiesz, zawsze istotny punkt widzenia, tak? Bo znaczy, ludzie lubią patrzeć takie właśnie domysły geopolityczne. To mówię, że scenariuszy nie ma z dużo punktu widzenia Rosji dla Polski. Albo ona się rozpadnie, albo będzie na kolanach, albo będzie reset. Najgorszy dla nas reset, najlepszy dla kolanach. Rozpad też nie jest za dobry, bo Chiny by dużo chapnęły i terroryzm zacząłby tam się siać. No tak. Dobra. Orange Juice raczej jest niezależny. Nie, nie ma tutaj nic. Kwestia ukraińska nic z tym wspólnego nie ma.
No, domyślam się. Zresztą to jest dość rzadko handlowany produkt, nie? Jak pamiętam. Tak, natomiast on jest bardzo ciekawy i pomimo, że pomarańcze są tak naprawdę hodowane i w Afryce Północnej, i w Europie, i w wielu innych regionach, to tak naprawdę tylko i wyłącznie Stany mają wpływ na ten Tak, rynek. tak, tak. Czytałem kiedyś specyfikację tego, że to jest kontrakt amerykański właśnie i te pomarańcze z Florydy i Kalifornii, nie? Tak, z Teksasu i z Arizony, z tych czterech O, stanów. o to się pomyliłem. No są cztery stany, wiesz, Kalifornia i Floryda są największe. A, okej. Masz dalej sok. O, co to był? To był Owies. jęczmień? Owies. O, a tak, jęczmień to był chyba malt. No, tutaj też jest straszna niepewność na tym rynku. Tak, no Widzę. ale też te wzrosty zaczęły się już przy pandemii i to wszystko, tak naprawdę wszystkie surowce zaczęły rosnąć przy pandemii. Myślę, że jakąś głębszą korektę ta wojna zatrzymała po prostu przy takich surowcach. No. Bo mieliśmy szansę wrócić do jakichś poziomów niższych, ale niestety przy tych rolnych to właśnie tak to wygląda. Jeszcze jak PWTI będzie, to mi przypomni, będę miał ten do przegadania jedną sprawę. O Jezus, a tu nikiel Boży. Tak, tutaj ta słynna sytuacja, że było 100 tysięcy za ten przez Chińczyków. Bo to A też nadal wiesz. jest wysoko. Nie wróci do stanu wzrostowego. Tak, Po tym wszystkim. jest dalej w tym trendzie wzrostowym i raczej będzie, bo ceny niklu są, wiesz, pożądane do akumulatorów, nie? A czynnikiem ma to nieszczęście, że do wszystkich stopów ferromagnetycznych musisz robić. No tak. No ale też akumulatory, nie? Mocno biorą do No aut tak. elektrycznych. Tym nikiel bardzo ci poprawia właściwości stali, więc on niestety nie ma. O ile popyt na stal może spaść i szukać jakiś zastępstw, większego recyklingu czy coś, to z nikiem tak łatwo nie będzie. To prawda. No Na i też szczęście. tutaj oczywiście no i nikiel, nie? Rosyjski. Jezus, największy producent świata. No. Więc i paladu, i niklu. Nadgaz jest. Ale to jest jakaś inna kwota. To nie jest te 2000, 2600 MBTU, tylko widzę jakieś jednostki amerykańskie, dolary amerykańskie. Nie, to jest cena za MMBTU, bo jesteśmy pomiędzy 8 a 9 w tej chwili, Aha, więc to okej. Okay. raczej jest tak, to raczej będzie to tradycyjne, tak? No, natomiast to jest gaz amerykański, on dziwnie chodzi, bo on jest oderwany od Europy, natomiast zaczął rosnąć, bo zaczęliśmy my zmniejszać swoją różnicę od średniej 5-letniej w magazynach, natomiast w Stanach ona stoi cały czas na tym samym miejscu ponad 15%. No ale liczę jeszcze z jedną ważną sprawą. A propos gazu, to będziesz to wiedział dobrze, że o ile z ropą mówiliśmy, będzie problem z przejściem, to z gazem, no gaz praktycznie wszędzie jest dosyć podobny, tak? I. Jakościowo tak. No Problem ale jest z też ilością. praktycznie nie. Więc generalnie USA i inne kraje zaczną ten gaz wysyłać do Europy, tak? Sama Norwegia nas nie pokryje, w Algieria coś tam. Próbuję robić z Włochami i Hiszpanią, ale straszne naciski rosyjskie są tam. Tam Ruscy, jakby nie było Wagnerowców, wysłali trochę swojego wojska. Nacisk będzie ogromny. No, może iść ten gaz w górę, nie? Bo muszę go eksportować przez morze i amerykański kontrakt będzie szedł w górę. Tylko wiesz, oni w tej chwili już są na właśnie granicach górnych swojego eksportu. Najbliższe nowe moce eksportowe zostaną dodane najwcześniej na koniec roku. Co oni już eksportują ile mogą. Stąd to jest właśnie o tyle specyficzne, że oni mocno zwracają uwagę na swój lokalny rynek, bo tego eksportu nie są w stanie zwiększyć. U nas może być gaz, wiesz, po 5000, a oni i tak nie będą w stanie fizycznie, technologicznie wysłać więcej, bo infrastruktury nie mają, nie? No to w takim razie skąd ten gaz ściągną? Bo o ile ropą, to wiadomo, będzie Iran i gra o Iran i Wenezuelę i powiedzmy jakieś łupki w Europie. To jak to będzie z gazem? Bo tam za bardzo eksporterów nie ma. Wiesz, no tutaj najwięcej się liczy, że będziemy kupować więcej my z krajów arabskich, z Kataru przede wszystkim. I nie O. tylko, właśnie ta Algieria ma nam pomóc, Norwegia ma pomóc, choć no, ta skala, którą i Norwegia, i Algieria są w stanie zwiększyć, to one zwiększą swój udział w europejskim rynku jak o w sumie 5%, to będzie dużo. Ale czy z Algierem mówię, tam jest nacisk Rosji straszny na Algierię. To był dawny sojusznik Moskwy, Tak, nie? Wieloletni. wiem, pamiętam. Izrael coś tam próbuje zrobić, no ale tam z kolei jest spór z Turcją, Libanem, Syrią i innymi i Cyprem, więc No no i dość też, ciężko. znaczy, słuchaj, na ten rok tak naprawdę nie ma rozwiązania. Na No. przyszły rok, no to oczywiście będziemy mieli szansę na większy eksport ze Stanów. Też ma ruszyć eksport z któregoś właśnie z dużych nowych odwiertów, to był zaplanowany na początek 23.
Więc tutaj jest troszkę tego, natomiast no, fizycznie tego gazu na świecie nie ma tyle, żeby pokryć rosyjskie kwestie, nie mówiąc już o ograniczeniach infrastrukturalnych w Europie, nie? Ciekawe, co wymyślą poza zwiększeniem ceny, żeby ogrzać mieszkania w zimę. No chyba jedyny, bo to głównie problem jest właśnie z tym metanem na zimę, nie? Bo po ile produkcja ma przemysł chemiczny ma sztywny popyt jako tako, no to tutaj jest ciężej z do mieszkań. No nie wiem, będą dawać ocieplenia budynków czy co? Wiesz co, no ciężko jest powiedzieć, tak? Ja raczej spodziewam się, że może dojść nawet i do pozwolą blackoutów. Na kopciuchy w domach znowu. Tak, ale może dojść po prostu też do blackoutu, wiesz, Badziek, w tę stronę bym myślał. Czy teraz coś tam gada się o mikroelektrowniach jądrowych, żeby akurat prąd ominąć i żeby coś tam, no ale to kurwa ciężko będzie. Ja nie widzę tego za bardzo, jak to zrobić. No, Chińczycy mają już te modułówki, nie? Ale one jeszcze no, nie są na tyle rozpowszechnione, żeby to... Znaczy, wiem, z tego co wiem, to w Alasce próbowali coś takiego robić, ale to małe jest. Czy, nie wiem, 10 tysięcy ludzi zasili prądem. Rosjanie zrobili przecież 2 czy 3 lata temu pływającą elektrownię atomową, no, ale to ale Rosjanie... Rosjanie mają nawet lodołamacze atomowe i hulowniki na północy. To akurat oni są do rozwinięcia, ale tej technologii nam nie dadzą z wiadomych powodów, tak? No tak. Więc tutaj jest naprawdę sporo tego. Zresztą uran zyskuje masakrycznie. Uranu no, pewnie tu nie masz w tych wykresach, ale pokazywałem w którymś programie nie tak dawno, więc... Uran, tor. Słyszałem o tym. Cynk. Odbił i dalej strun wzrostowy. No, to wspominaliśmy chyba. Tak, już mówiliśmy o tym, tak, jak najbardziej. Tu masz mini. Też tutaj masz srebro. A to jakieś dziwne. No płoniecy obłędów danych. Bo nie kojarzę piku na srebrze. Nie było takiego piku. No to A nie, czekaj, bo tu masz stare wykresy, masz, słuchaj. Nie, wróć na tamten... Nie, dobrze jest. Nie, mówię, błąd danych pewnie miałem. Tak, jakiś błąd musi być, bo nie było czyli takiego. Czyli na investingu będziesz miał błąd na tym instrumencie, możesz sobie zobaczyć. Bo to dane z investinga z MCX-a. Mhm. No właśnie, tym bardziej, że tu nie widzisz, nie? Czyli oni coś pali. Tak. Nikiel był naturalny. Metal oil. To nie wiem, czy to nie jest olej metal. Nikt nie korzysta z tego, to myślę, możemy zerknąć dalej. Kapasnet. W warunkach powinno trochę wzrastać, tylko że bardziej ona jest ona sprzedaż detalu, bo na przykład w naszej mennicy skarbowej na bieżąco muszą dokupować i podwyższyli marże dla kupujących, bo tak strasznie schodzi, tak strasznie schodzi, tak. Tam prowizja była 3 do 5%, tego nie powiedzą oczywiście, podejrzewam, że 2% wyższe jest. Złoto to specyfika, więc... Znaczy generalnie jest oczekiwanie takie, że złoto chroni przed inflacją, to jest na dobrą sprawę po prostu takie aktywo. Ja to popatrzałem dość mocno ten temat. Ono na inflację tak średnio jest skorelowane. Paradoksalnie z inflacją jak jest skorelowana ropa naftowa, ale co zaraz dojdziemy do tego. Mhm. Ale złoto ma to, że jak jest niepokój na rynku, rośnie jego zmienność. I druga sprawa ze złotem jest to, że jak prześledzisz stopy zwrotu różnych instrumentów, to złoto od 1971 roku rzadko kiedy ma rok na stracie. I jak jest, to straty są nieduże. 2013-19 był taki okres, powiedzmy, gorszy, ale no, ono jest takie... Faktycznie może nie wiem, dawanie jakichś złotych monet dzieciakom na dorosłość to jest, nie jest głupi pomysł. No obecnie to jest, wiesz, cena jest dość wysoka, nie? Na złotą monetę. Tak. Też prowizje. No, tak jak mówisz, że poszły mocno, mocno w górę. Tak, tylko że mówię, że to ono ma tak ze stopami zwrotu. Ja gdzieś nawet zrobiłem kiedyś te stopy zwrotu złota i to jest taki bardzo spokojny. Mówię, rzadko kiedy. I to ludzie skojarzyli z inflacją. Crude oil palm. O Jezus. Tak, palmowy nowy skoczył na kontekście słonecznikowego, nie? No jako słonecznikowego czymś trzeba go zastąpić i nagle palmowy to jest cud, miód i orzeszki.
Jest strach indonezyjskie, bo generalnie zauważ jedną rzecz, że jak byłem w PCC Excel, ogólnie polecam, bo tam jest dzień inwestora w październiku i w sumie warto, żebyś tam też podjechał, jakbyś mógł. To były już prezes Excela mówił wprost, że tu chodzi o taki olej z pestek tych palmy, nie samej palmy, nie orzecha, tylko jakieś tam w środku pestki. I generalnie on, tam jest kartel 20 firm, które upychają tą cenę i teraz przy brakach z Indonezji to w ogóle oni sobie świętują złote czasy. I on ma tą jedną cechę, że jest najlepszy do detergentów. Ciężko go czymkolwiek w takiej ilości i efektywności zastąpić. Możesz dać dowolny olej roślinny, no ale ten jest idealny do detergentów, zwłaszcza kosmetyków. Też taka specyfika rynku, nie? No, ale mówię, tak, dlatego PCC Exol, jak powiedzieli, że też tam będą z Indonezji eksportować, od razu wystrzelił w górę, nie? Zresztą bardzo fundamentalnie dobra spółka, ale samo info wystarczyło, żeby skoczyło. Koniec ten. I nawet próbuję zmienić trend teraz na wzrostowy. Dobra, Crude Oil WTI. Tutaj ja powiem jedną rzecz, bo generalnie patrzyłem sobie na inflację. I rzeczą, która najlepiej koreluje z inflacją, jest wzrost cen WTI. Jeśli one bardzo mocno idą do góry, no to nie ma siły, żeby inflacja CPI czy konsumencka szła w górę. Musi iść. I teraz moim zdaniem może być dość takiej sytuacji, to jest trochę teoria spiskowa, nie lubię teorii spiskowych, ale to akurat to powiem, bo to jest ciekawe, że Stany jak walczyły z Rosją, albo w Afganistanie, potem w Gruzji, praktycznie po tych wydarzeniach ropa strasznie wysiadała na dół. Reagan dogadał się z rodziną królewską w Arabii, zaczęli zrzucać ropę na rynek. W Gruzji nie wiem dokładnie, co nam się stało, ale też po Gruzji spadła strasznie ropa, chyba ze 110 dolarów w dół mocno. Teraz nie zdziwię się, jak Stany będą kombinować i też kraje zachodnie nad tym, żeby wszelkimi dostępnymi metodami wepchnąć więcej ropy na rynek, żeby cena spadła. I to są dwa tematy. Pierwsze Rosja, bo dojechałoby to Rosję dość mocno. Po drugie inflacja. Bo jeśli oni by zdecydowanie zbili cenę ropy, powiedzmy, nie wiem ile tam jest teraz kosztuje. 110 ponad. Bo to mam inną jedną w innych jednostkach. Ale jeśli udałoby się to mocno zbić, no to mamy otwartą drogę. A więcej, no faktycznie. To mamy otwartą drogę do wybicia. No, na razie to jest takie mało prawdopodobne, patrząc na trendy i sytuacje, no ale w środku pandemii się udało, nie? No tak. Będą próbować, zobaczymy. I dla nas posiadaczy takich zwykłych żuczków, którzy żyją z dnia na dzień, no to też jest dobre, no bo będziemy mieli dużo tańsze usługi dzięki temu, nie? No tak, wszystko spadnie. Wszystko spadnie, nie? Bo to... Tam była 0,85 korelacja między ceną WTI a poziomem inflacji konsumenckiej CPI. Czyli wysoka. Zajebista. Mieć masz, mieć nie wiem na ile tam Rosja jest, wpływa na to, ale podejrzewam, tutaj... właśnie z tymi surowcami. Nie, Rosja niezbyt. Właśnie w przypadku miedzi tak specjalnie nie mają wpływu, tak? Tu bardziej są kwestie Chin i kwestie odnawialne i kwestie klimatyczne i tak dalej. A ty zauważ, że prawie wszystkie metale są teraz w trendach wzrostowych, nie? Więc może też być taka sytuacja, że niektóre fundusze, a ich nie ma za dużo na rynkach metali, że one po prostu mają całe koszyki na long tych metali i one po prostu mają ekspozycję netto na long. To też może to powodować. W ograniczonym stopniu oczywiście, nie? No tak, tak, oczywiście tutaj ten wpływ to... Jezus, jakie mamy egzotyczne rzeczy. Na tych listach, no. No to wszystkie z MCX masz kontrakty, nie? Castor, nawet nie, co to jest, Cardamon. To tak, myślę, że... Dewno to jest też ciekawy przypadek z punktu widzenia... Jeszcze jedna rzecz, aluminium było już, nie? Było. Nie, aluminium nie było. Bo z aluminium też jest taka ciekawa sprawa, że ono jest w trendzie i generalnie był problem w Europie z aluminium, bo że zaczęto bardzo intensywnie podwyższać ceny na skupach złomu i dopłacać do pozyskiwania przemysłowego aluminium do recyklingu. Tak wzrosły ceny, że to się zaczęło bardzo opłacać.
Jasne. O drewno. No, powiem ci, że na drewnie jest... Aż ten kontrakt tutaj wskazany, to jest drewno, które tam był kiedyś kwotowany z Spoken w USA w północnym zachodzie. I to jest stamtąd kontrakt na tamtejsze drewno. Tak, natomiast jest, on odzwierciedla troszkę też to, co się dzieje, bo my już w styczniu, od stycznia mieliśmy mega podwyżkę, taką dziesięciokrotną, dobrze mówię, dziesięciokrotną czy stukrotną, cła eksportowego na drewno z Rosji, gdzie Rosja też bardzo duży udział ma. A to był drugi producent na świecie. Ale ma też bardzo duży udział właśnie w imporcie drewna przez Unię Europejską, nie? I oni jak podnieśli cła, oni podnieśli czy 20-krotnie, jakoś tak podnieśli, już teraz nie pamiętam dokładnych kwot, natomiast tam był kosmos z tego podniesienia, bo z kilkunastu euro cła podnieśli na kilkaset, więc... O Jezus. Tak. A jeszcze jest jedna rzecz, co do polskiego drewna, bo to wiele osób sobie buduje dom, się przeraża cenami, jeśli chodzi o Polskę. To jest tak, że większa część drewna w Polsce, są dwa problemy. Po pierwsze, dużo drewna domowego nie jest płacony VAT za to. To jest taka pierwsza sprawa. A druga sprawa jest też taka, jeśli chodzi o drewno, że u nas kontrolę nad drewnem, poza zagranicznym oczywiście, mają lasy państwowe, one mają limity. I to tak na dobrą sprawę też duża część cen, wysokich cen drewna w Polsce to jest efekt takiego monopolu lasów państwowych. Zwłaszcza, że w Polsce nie ma na przykład takiego ograniczenia jak w Szwecji, że tam też jest jakoś inaczej zrobione, ale tam musisz zostać zaścięte drzewo, przynajmniej jedno do dwóch drzew. Tutaj u nas po prostu sobie rabunkowo ten las biorą. Więc nie wiem do końca, czemu w Polsce. No tu widać jakąś korektę. A właśnie, wytłumacz mi, czemu na początku maja była korekta, skoro Rosję wyrzucili z tego rynku? Wiesz co, bo tak, sankcje nie dotykają drewna jako takiego. Natomiast no po prostu, wiesz, przy tak dużych podwyżkach, jakie oni zrobili, no to nagle to cło na pewnym etapie, kiedy, wiesz, cena ci rośnie z tych 750, no rośnie ci na 1500, a cła masz 300 euro, no to lepiej zapłacić 300 euro i kupić rosyjskie drewno, nie? Okej, okay, rozumiem. No tak, bo w sumie z tych ograniczeń sankcyjnych i transportu międzynarodowego raw material z Rosji i food jest wyłączony, nie? Tak, jeszcze tak. No. Więc tutaj raczej nie mamy, wiesz, więc zresztą w Stanach też spada budowa domów, nie? A tam idzie dużo drewna w Stanach. A tam teraz jest problem na rynku mieszkaniowym, bo mortgage skoczył do 4-3%, tam masz mortgage jako standardowy kontrakt z bankiem na 30 lat. A podczas pandemii zjechało do chyba 1,7 albo 1,9. Standardowo było około 2,5-3, a jest 4,5, więc generalnie wiele osób już sobie domku nie kupi. I tam w USA jest też ciężko to rolować, bo za każde rolowanie jest dość duża opłata. Jak komuś spadła hipoteka, to będzie miał dużą opłatę z rolowania kredytu hipotecznego. Więc ma to wpływ. No, gasoć to wiadomo. Kofi, kokoła, bydło. Znaczy bydło. Bydło tutaj to jest niezależnie od tego. Tutaj bydło będzie miało też perspektywę wieloletnią wzrostową ze względu na kwestie klimatyczne i żywieniowo-wodne. Właśnie słyszałem, że ma być dopłata do krów, znaczy dopłata do tego, że ty dopłacasz za to, że masz zjeść mięso wołowe. Tak, jest bardzo prawdopodobne, że to szybko wprowadzą, natomiast są kwestie tego, że wiesz, susza i pasza, wysokie ceny, no to przekładają się na wysokie ceny krowy, nie? Więc wiesz, nikt nie będzie dokładał... Do interesu nikt nie będzie dokładał z tego tytułu, że wiesz, że chcesz zjeść wołowinkę, nie? Mieli zamknięcie, czy zabili, czy nie, na południu Włoch już 10-30 tysięcy krów. Ale jeszcze druga sprawa z tym jest taka, że mięso wołowe, jak ja pamiętam, jeśli chodzi o koszt wyprodukowania go i wody, pieniędzy, wszystkiego, to jest mięso drogi. Mhm, tak. Najtaniej wychodzi z takiego normalnego mięsa z kurczaka,
tak. Z niekonwencjonalnego, z jakiegoś tam robactwa, co tam w Afryce to jedzą. Kiedyś to miałem okazję zjeść, nie jest jakieś takie ohydne, jak ludzie uważają, ale to w Europie nie przekonasz konsumentów łatwo. No nie, natomiast w przypadku bydła to wiesz, jak była susza w ubiegłym roku, to i w Kalifornii, w Meksyku sprzedawali duże ilości bydła do innych regionów, bo nie byli w stanie go napoić. No, właśnie o to chodzi. A krowa strasznie dużo wody zużywa. No, dokładnie. Świnie. No, świnie, to ty pewnie będziesz wiedział. No to jest rynek mocno amerykański, nie? Więc tutaj też te świnie są mocno zamerykanizowane. Tutaj tak naprawdę ciężko coś powiedzieć. Tu Chiny troszkę odgrywają te role, ale nie aż tak dużo, nie mam aż tak dużego wpływu tak naprawdę. Więc temat wieprzowiny na rynkach jest dość specyficzny i też chyba jedna osoba chyba w Polsce w to wiem, że inwestuje, ale czy więcej to wątpię. No. Zwłaszcza, że WGT chyba nie ma na to kontraktu. Pewnie nie. Lit było, heating oil, olej grzewczy. Jeszcze teraz taka ciekawostka w Polsce przez te ceny ropy. To bardzo dużo osób, które ma prawa, jak rolnicy i tak dalej, to teraz masową skalę bierze ten olej opałowy, próbuje go wyczyszczać i jeździć na tym. Wiesz, jak masz ciągnik z lat 80. czy 90. to spoko, nie? Tak, ale generalnie sprawa jest taka, że to oni mają ten olej opałowy, nie chcecie skumać, chyba poniżej 3,50 za litr. To więc swoje robi, nie? O, gas online, feeder cattle, crude oil, copper, carbon emission, o Jezus, widzę, że też nie za dobrze. Nie, nie za dobrze i Niemcy przecież zapowiedzieli, że nie pozwolą zejść ceną poniżej 60. Jak to nie pozwolą? Będą kupować. Serio? Niemcy chcą, ten rząd zapowiada, że nie chce, żeby ceny emisji CO2 zeszły poniżej tam 60 na pewno, natomiast nie wiem, czy to nawet 70 nie padło. Jest ten plan chyba Zielonej Europy 50 czy coś, że oni mówili, że będzie bezemisyjna gospodarka, coś tam, że będziemy mieli w kosztach żywności. No i to popatrz, to w tą stronę trochę idzie, nie? To krów będzie trzeba dopłacać. No. Do carbon emission trzeba opłacać gaz, co tam wszyscy myślą, o, bo tam Rosja i tak dalej. Owszem, był lobbying rosyjski, potworne pieniądze szły, bo jak ktoś popatrzy na czołowych europejskich polityków, to w spółkach energetycznych bardzo często pracują, zwłaszcza tych gazowych. I nie mówię o samym Schroederze, w Wielkiej Brytanii też byli tacy. Ale tutaj był też taki pomysł i on chyba ostatecznie wejdzie, że ty, zużywając prąd z brudnych źródeł, będziesz dopłacał ten carbon emission jako ty, jako konsument końcowy. Bo na razie masz to ukryte w cenie i na przykład, nie wiem, jak ktoś wziął wieloletni kontrakt z Eneon czy kimś, bo byli tacy, no to oni nie mają tego zwiększyć, ale ten carbon emission chcą zrobić, żebyś miał taryfę do rachunku. Bo na razie nasz rząd zrobił tak, że opłaty emisyjne brały rządy, to miało być na transformację energetyczną, no i nasz rząd obniżał rachunki w ten sposób. A teraz będzie, że się od tego nie uniknie. Nie wiem, czy to kiedy ostatecznie wejdzie, ale podejrzewam, że to zrobię. No, nie wesoło. Plus jeszcze jest jedna rzecz, ten carbon emission, wiele firm produkcji, jak stalówka, takiego, co zanieczyszcza środowisko, płaci, musi kupować to. No tak, bo nie starcza, nie? Tak, dokładnie. Tych bezpłatnych, które są przydzielone. Tak, tak. No i się skończyła u mnie. No, tak więc słuchaj, jesteśmy chyba, omówiliśmy chyba wszystko, co jest. Materiału wyszło bardzo dużo, tak więc ja ci będę bardzo serdecznie dziękował za rozmowę. Jasne, dzięki bardzo. Mam nadzieję, że tutaj się spodoba, że będą pozytywne komentarze. Podejrzewam, że będzie trzeba podzielić materiał na dwie części nawet, żeby też za długo ludzi nie... Czujesz, jak to będzie ci wygodnie. No, tak więc dzięki wielkie. Jasne. Do zobaczenia. Do usłyszenia.